popierających śmierć księdza Jerzego? I drugie pytanie, jakie cel polityczny miała grupa, która stała za decyzją zabicia? Opisałem to w książce z mocy, kto naprawdę go zabił, i w książce Lobotomia, z którą do Państwa przyjechałem. To jest napisane w takim rozdziale kombinacja operacyjna. To jest bardzo szczegółowa, skomplikowana operacja. Ja na takim spotkaniu mogę opowiedzieć ją w dużym skrócie, bo zabrakłoby nam czasu, żeby opowiedzieć w szczegółach. W skrócie. Księdza Jerzego można było zabić na 100 sposobów, ale tak jak tak zwani nieznani sprawcy zabili wiele innych osób. Można go było wywieźć na radziecki poligon, zabetonować, czy tak jak pisze Suworow w książce GRU, wrzucić do pieca, nikt by go nigdy nie odnalazł. Dlaczego księdza Jerzego zamordowano w sposób tak amatorski, gdzie popełniono tyle błędów? Ten orzełek, tak, wyrzucenie z mostu, z tamy, która de facto jest mostem. Zrobiono tyle błędów. Profesjonalni zabójcy, profesjonalni zbrodniarze, tyle błędów, jakby dokładnie chcieli, żeby wszystko się, żeby to był mord amatorski. Tak? Proszę Państwa, Andrzej Witkowski w swoim śledztwie dotarł do zeznań między innymi niejakiego Jana Zaleskiego, także do innych dowodów, które wskazywały jednoznacznie, że księdza Jerzego można było zamordować na 100 sposobów, ale generał Czesław Kiszczak chciał mieć z tej śmierci pewien zysk polityczny. Zysk polegający na tym, żeby nie tylko księdza zabić, ale też, żeby na kanwie tej zbrodni rozprawić się z opozycją. Chodziło o to, żeby odium tej zbrodni przerzucić na tak zwaną ekstremę solidarności. Według zeznań świadków, oczywiście podstawionych przez generała Kiszczaka, ci świadkowie zeznawali, że wiedzieli, bądź nawet uczestniczyli, bądź poznali fakty, które wskazywały na to, że istniała pewna grupa ekstremy Solidarności, która to grupa w sposób przebiegły, cyniczny, podły zmanipulowała grupę Piotrowskiego i doprowadziła do tego, że oni sądzili, że wykonują jakąś tajną akcję. Ale kto jest tak naprawdę winny? Czy nabój wystrzelony z pistoletu, czy ten, kto pociąga za cyngiel? Więc grupa Piotrowskiego w tej retoryce miała być nabojem, a za cyngiel miała pociągnąć ekstrema Solidarności. Sekwencja wydarzeń była taka. W sierpniu 1984 roku na wolność wychodzi kilkuset działaczy Solidarności. Jest to wielka amnestia, największa od stanu wojennego. Władza wyciąga rękę do opozycji. I co robi ta podła opozycja? Knuje potężną intrygę, podłą intrygę, w wyniku której nie waha się poświęcić swojego kapłana, ale w taki sposób, żeby odium tej zbrodni padło na władzę, która przed chwilą wyciągnęła rękę do tej opozycji. Co należy zrobić z taką opozycją? Rozprawić się z nią skuteczniej niż w stanie wojennym. I takie przygotowania były czynione. Gdzieś na samym końcu odstąpiono od tego rozprawienia się z opozycją, dlatego że zachował się dokument wskazujący na spotkanie panów Geremka i Mazowieckiego z Kiszczakiem, Jaruzelskim i Rakowskim. I to było pierwsze spotkanie z wielu, które nastąpiły później, a których puentą była Magdalenka i Okrągły Stół. Dlatego zbrodnia popełniona na księdzu Jerzym nazywana jest zbrodnią założycielską III RP. Że tak naprawdę ksiądz Jerzy nie był jeszcze pochowany, a już było pierwsze spotkanie przedstawicieli opozycji, tej reglamentowanej części opozycji, z przedstawicielami reżimu. Więc prawdopodobnie gdzieś w końcowej sekwencji tej kombinacji operacyjnej, zamiast totalnej rozprawy z opozycją, postanowiono się z tą opozycją podzielić. W myśl rozmowy Bogusława Radziwiłła z Andrzejem Kmicicem w Potopie, Henryka Sienkiewicza. Polska to czerwone sukno, rwijmy, żeby jak najwięcej nam w rękach zostało. I to w jakiejś mierze do dziś trwa. Skutki tego ponosimy do dziś dnia. Więc to tak w największym telegraficznym skrócie, bo oczywiście tutaj można by podać wiele, wiele szczegółów, ale ramy jak gdyby tego spotkania to uniemożliwiają. Bardzo proszę. Chciałem się zapytać, jak pan ocenia, bo były takie powiedzmy interpretacje, że to była grupa ta pozytywna jedna, a ktoś na złość tej grupie Jaruzelskiego, ta grupa twardogłowych rzekomo w tym brała zasadniczy udział. Jak pan to... Myślę, że pomysł tej grupy, która miała
że Jaruzelski i Kiszczak to byli ci pozytywni, była jakaś wewnętrzna opozycja, która na złość im zabiła księdza Popiełuszkę, to mogło powstać tylko w głowach Jaruzelskiego i Kiszczaka taki pomysł. To miał być pomysł, który miał ich wybronić, wybielić i który niestety do dziś funkcjonuje w wielu relacjach, a jest to jedna wielka bzdura. Jedna wielka bzdura. Nie było żadnej wewnętrznej opozycji. Żadnej wewnętrznej opozycji. To jest po prostu kłamstwo, które miało oczyszczać Jaruzelskiego i Kiszczaka z odpowiedzialności za tą zbrodnię, choćby moralnej odpowiedzialności. Ale to też pokazuje, takie pytania mam na wielu spotkaniach, co pokazuje, że ta skuteczna dezinformacja, że ta dezinformacja do dziś działa. Absolutnie to neguję. I gdyby Andrzej Witkowski mógł powiedzieć choćby jedno zdanie, też by to zanegował. Może się tylko uśmiechnąć. Już w październiku 90 roku wykluczyliśmy absolutnie taką ewentualność. Inaczej nie dostaliby zarzutów Władek i Ciaski. Powiem głośno, co powiedział prokurator Witkowski. Że już w październiku 90 roku zostało to definitywnie wykluczone. Proszę bardzo. Wojciech Radkowiak, Solidarnie 2010. Niedawno jeden z wczoraj zatrzymanych odpowiedział na pytanie, kto rządzi w Polsce, bardzo krótko, loże i służby. Służby i loże. Pan redaktor o działania służb ociera się od wielu, wielu lat. Celowo ja takie wrażenie odnosiłem, że relacje z procesu aktualnie, one z wielkim trudem, nawet w tych tak zwanych niezależnych mediach, informacje o procesie, kto zeznawał, gdzieś tam Radio Wnet, gdzieś jakieś niezależne portale. Chcę zapytać, bo była mowa o samotności w ostatnich miesiącach życia księdza Jerzego. Pan doświadczył tej samotności. Chcę zapytać, czy dzisiaj, w ostatnim dwóch na przykład latach, zyskał Pan jakiś sojuszników, jakieś wsparcie, czy dalej jest Pan jakby osamotniony? Zyskałem kilku sojuszników. Dwóch z nich jest tutaj na tej sali. Jeden siedzi sobie skromnie. Poznaliśmy się, gdzieś tam nasze ścieżki z Krzysztofem przecierały się wcześniej, ale tak naprawdę poznaliśmy się w roku 2010, czyli całkiem niedawno, jak Krzysztof, ja wciąż byłem jeszcze bardzo rozbity, bo bardzo długo dochodziłem ze swojego rozbicia i jak taki przemykający, gdzieś tam przemoczony pies, napatoczyłem się na Krzysztofa, który mnie zaciągnął do radia, żebym opowiedział coś. I chyba gdzieś zdobyłem jego zaufanie, bo zaczął mnie wspierać. Nie byliśmy wcześniej jakimiś bliskimi kolegami czy przyjaciółmi. Krzysztof chyba uwierzył w to, co mówiłem. No i od tamtej pory mnie wspiera i jest moim największym medialnym sojusznikiem, za co jeszcze raz chciałem mu najgoręcej podziękować, bo... Drugi sojusznik schował się w korytarzu, to jest mój przyjaciel z dzieciństwa. Siedzieliśmy w jednej żoliborskiej ławce, razem chodziliśmy na mszę księdza Jerzego Popiełuszki. Później tak to się ułożyło, że przez wiele lat się nie widzieliśmy. Mój przyjaciel ze szkolnej ławki, razem chodziliśmy na pielgrzymki, razem rozmawialiśmy o wielu sprawach. Pojawił się w moim życiu po wielu latach niebytności i jest dla mnie olbrzymim wsparciem. Olbrzymim wsparciem. Chcę zostać w korytarzu, niech zostanie. W każdym razie chcę, żeby wiedział, skoro padło takie pytanie, że jest moim wielkim sojusznikiem. Jeśli chodzi o świat dziennikarski i za co więcej niż sojusznikiem. Krzysztof i Robert, prawdziwi przyjaciele na dobre i złe. Jeśli chodzi o tą samotność, tak, doświadczyłem tej samotności. Były takie sytuacje, które... Znaczy, ja myślę, że nikt sobie nie życzy takiego testu. Ja na pewno sobie nie życzyłem. Ale doznałem tego, co doznaje wiele innych osób, których spotka jakieś nieszczęście, pomówienie czy jeszcze coś innego, że nagle robi się wokół człowieka pusto.
Wokół mnie nigdy się tak do końca pusto nie zrobiło, bo pewnie bym sobie nie dał rady, gdyby się zrobiło do końca pusto, ale były takie osoby, które jednego dnia były moimi przyjaciółmi, a następnego dnia zapomniały mojego telefonu. Były takie osoby, ale tak się to jakoś wyrównuje, że na miejsce tych, którzy ubyli, pojawiali się inni ludzie, którzy, kiedy mi brakowało sił, nadziei i kiedy podupadałem tak po ludzku, to przywracali mi tą nadzieję. Ja muszę Państwu powiedzieć, że nie chcę tam, celowo nie mówiłem o sobie, bo nie chcę tutaj uprawiać martyrologii, ale jest faktem, że 12 maja 2008 roku byłem jak nie brunetem, to szatynem, a 15 maja wyglądam tak, jak wyglądam, że mam, więc od tamtej przez 3 dni osiwiałem, tak? Jak byłem pytany o, jak słyszę o serku słyszę, tak, że serek w organizmie księdza Jerzego jest dowodem koronnym na to, że ksiądz Jerzy zginął 19. To rozmawiałem później także ja, nie, Andrzej Witkowski, zespół biegłych profesorów, którzy jednoznacznie podważyli ten serek. Natomiast ja sam też rozmawiałem z różnymi lekarzami, którzy mi mówili, że w sytuacji stresu, że nawet gdyby to był serek, to w sytuacji stresu tak ogromnego w organizmie dzieją się niesamowite rzeczy, że metabolizm całkowicie zmienia swoje działanie. Ja muszę Państwu powiedzieć, że w nocy z 12 na 13 maja prawie nie spałem, bo kończyłem książkę. Miałem skończyć do końca maja dla wydawnictwa Fronda. Jak zostałem zatrzymany 13 maja, z 13 na 14 nie spałem w celi ani sekundy. Z 14 na 15 ani sekundy. Ważył się mój los. Po prostu nie chciało mi się spać. 15 zostałem wypuszczony, poszedłem do programu Janka Pospieszalskiego, bo tego dnia był, od razu mnie zaprosił na żywo. Do rana rozmawialiśmy w telewizji. Możecie Państwo wierzyć albo nie. Ja 4 noce nie spałem i nie chciało mi się spać. W międzyczasie nie jadłem nic, nie piłem nic. Dzisiaj wróciłem do normy niestety, na czym boleje moja żona, czyli do nadwagi, ale w tamtym czasie zeszło mi kilkanaście kilo, chyba w 2 czy 3 tygodnie. Moja żona nazwała to dietą ABW. Nie życzę Państwu takiej diety ani nikomu innemu. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że rzeczywiście są w organizmie ludzkim takie rezerwy, to a propos serka, dygresja, są takie rezerwy, które powodują, że my nie zdajemy sobie nawet sprawy z ich istnienia. Ja nie sądziłem, że może być tak, że człowiek 4 noce nie śpi i normalnie funkcjonuje. Taka była adrenalina, taki był stres. Jeśli chodzi o tą samotność, to no jest grupa dziennikarzy, która była ze mną, jest raz bliżej, raz dalej. Na samym początku wsparło mnie, podpisało taką listę chyba koło 100 dziennikarzy. Później, ilekroć się z tymi kolegami wydywałem, no to otrzymywałem na różnym poziomie słowa wsparcia. Byli oczywiście tacy, którzy gdzieś tam uwierzyli, tak. Krzysztof Skowroński, którego nie znałem wcześniej, tak. Ale napisałem książkę Z mocy bezprawia w roku 2011. I oto co się stało z tą książką. Wymieniłem tam w tej książce wiele osób, które mnie wsparło. Napisałem, że wsparcie okazał mi Bogdan Rymanowski, chociaż w TVN-ie, tak. Wsparcie okazał mi i następny, ten, taki, inny. I co się stało? Każdy z tych ludzi, których wymieniłem w książce Z mocy bezprawia, a nawet tych, których nie wymieniłem, ale o których oni wiedzieli, że mam z nimi kontakt, na przykład Krzysztof Skowroński, dostali anonim, maila anonimowego, zatytułowanego, czy warto wspierać Sumnińskiego. I tam jest opis mojej przestępczej działalności, że tak naprawdę to jestem taki mafiozo, że oj, głowa boli, tak? Gdybym uwierzył w to, co tam było napisane, to powinienem naprawdę wejść do najciemniejszej dziury, nigdy do końca z niej nie wychodzić, tak? Być może jeden uwierzył, inny nie, tak? Ja Państwu tylko mówię o metodzie działania, że wymieniłem w książce kilkadziesiąt osób, które mnie wsparły i dokładnie każda z tych osób, dokładnie każda, dostała maila, żeby mnie nie wspierać, bo jestem tego nie wart. Anonimowego maila. Więc te metody były naprawdę podłe. Jak wydałem książkę Z mocy bezprawia we Froncie, Michał Jerzyski także dostał takiego maila. Każdy. Każdy, kto był wokół mnie, kto tylko okazał mi wsparcie, okazał pomoc, natychmiast był bombardowany informacjami, że wspieranie mnie to jest największa pomyłka, że trzeba ode mnie uciekać, że jestem przestępcą, skorumpowanym, złym i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę można było się załamać. I ja się załamywałem. Powiem, że czasami nadal się załamuję, bo nie jestem z kamienia. Mój kolega, który siedzi w korytarzu, mógłby o tym coś powiedzieć. Ile razy rozmawiamy, ile razy naprawdę mam wszystkiego dość. Ale ilekroć naprawdę mam wszystkiego dość,
to dostaje, to albo się pojawia jakiś człowiek, albo się dzieje jakieś wydarzenie, które mi przywraca wiarę w sens tego, co robię i to daje nadziei. Jak już naprawdę wydaje mi się, że dłużej nie dam rady, bo tu sobie rozmawiamy, jest miło, sympatycznie, tak? Ale przecież Państwo też na pewno wiecie, no każdy, kto ma rodzinę, wie, że to się, to ma przełożenie też na rodzinę. Jak człowiek zostaje gdzieś tam skopany, zniszczony, to nie może normalnie funkcjonować jak normalny mąż, jak normalny ojciec. To wszystko się sypie. W 2008 roku, 13 maja, moje dzieci skończyły rok szkolny, już nie poszły tego roku do szkoły. Więc powiedzmy moje, nazwijmy to, kłopoty są, były, są, będą problemem, cierpieniem całej mojej rodziny, tak? Nie jest łatwo. Ja powiem Państwu, że gdybym był kawalerem, pewnie byłoby mi dużo łatwiej, bo wtedy wiedziałbym, że to biorę na siebie. Ale jak na przykład widziałem w 2008 roku zwłaszcza moje zaszczute dzieci, które naprawdę nie wiedziały zupełnie, o co chodzi, że ktoś grzebie w ich plecakach, szuka w misiach, nie wiadomo czego, że potem ojcu piszą różne rzeczy, tak? Ojcu, który mówił, że można być biednym, bogatym, mądrym, głupim, ale na pewno trzeba być uczciwym. I nagle widzą tego ojca w kajdankach i z opaskami na oczach. I nazywanego Wojciechem S. I jak to dzieciom wytłumaczyć? Czy ojciec kłamał całe życie, zaprowadzając ich na groby powstańców warszawskich, tłumacząc, że to są bohaterowie, że z takich trzeba brać przykład? No, nie chcę, tak jak mówię, uprawiać martyrologii. Chciałem się skupić na sprawie księdza Jerzego Popiełuszki, ale skoro zostałem zapytany, tak, też jakąś cenę płacę. To jest suma, myślę, i sprawy księdza Jerzego, i sprawy Wojskowych Służb Informacyjnych, którymi się wtedy zajmowałem, robiłem o tym filmy dla Telewizji Polskiej. I także uczciwie trzeba przyznać, suma moich błędów, tak. Rozmawiając setki razy z funkcjonariuszami Wojskowych Służb Informacyjnych, z niektórymi z nich wszedłem w bliskie relacje, ciągnąc ich za język. Liczyłem na to, że to jest droga, że jeżeli pułkownik Aleksander L. był szefem kontrwywiadu w PRL, to tu jest może klucz, że ogram takich ludzi, że ja będę potrafił ich ograć. A tu się okazało, że tak naprawdę byłem harcerzem przy zawodowcach. Dużo by mówić, to jest to powieść na długą zimową noc, wykraczająca na pewno poza sprawę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Pan powiedział między innymi, że gdyby wyjaśnić tą sprawę księdza Popiełuszki, to zawaliłby się mur, bo tak, to jest ważna cegła, jeśli tak można powiedzieć. Takich ważnych cegieł jest strasznie dużo i nie bierze Pan pod uwagę, że my wyrośliśmy, właściwie kształtowane społeczeństwo w tej ukrytej filozofii marksistowskiej, że jedynym sensem życia jest pasożytnictwo. Tego słowa nie ma w Ewangelii i dlatego między innymi tak łatwo było może zdominować nawet episkopat. I teraz mówił Pan, że ludzie uczciwi, godni zaufania służą tym służbom, albo podzielają ich tendencje czy zamiary, jeśli tak można ogólnie powiedzieć. Dlaczego? No, w Lublinie chwalił Pan IPN. Tu jest taka sprawa na przykład, bardzo prosta, zdawać by się mogło. Na cmentarzu przy Unickiej jest mogiła zbiorowa więźniów Zamku Lubelskiego, czyli tam, gdzie zaczęto masowe zbrodnie te werbalowskie sądowe. I w 2009 roku oszustka z tytułem kustosza pamięci narodowej, czyli historyk zawodowy, napisała, niemalże miała monopol na publikowanie informacji z sądów wojskowych z lat 44-56 dzięki arcybiskupom, czyli głównie, bo jest KUL i UMC w Lublinie. Masa historyków, całe prawie sztaby. Ale w 50 roku było porozumienie między państwem i kościołem i arcybiskup Pylak miał pseudonim teolog, a arcybiskup Życiński miał pseudonim filozof. Mhm. Ale może pytanie, bo... Może ja odpowiem. Więc tak, bo Pan powiedział już parę wątków, żeby nie zapomniał. No to właśnie chcę powiedzieć o IPN-ie. W 2009 roku złożyła wniosek o zamianę mogiły prawdziwej na symboliczną. Tak jakby ktoś złożył wniosek
Po co nam ten katyń jako prawdziwa mogiła, niech tam będzie... Proszę mi pozwolić odpowiedzieć. Ja nie chwalę IPN-u z roku 2009, tylko chwalę ten IPN, w którym pracował Andrzej Witkowski. W roku 2009 nie pracował już w IPN-ie. Chwalę... Ja chwalę pracę prokuratora Witkowskiego, a nie IPN. Myślę, że dobrze dzisiaj profesor Piotrowski skomentował postawę pracowników IPN-u, tak? Którzy także się bali wielu spraw i dla wielu pracowników IPN, niestety trzeba to powiedzieć, najlepsze śledztwa to były takie, które dotyczyły okresu II wojny światowej i gdzie nie żyje już tak naprawdę nikt, komu można by postawić zarzuty. Andrzej Witkowski działał inaczej. To jest po pierwsze. Po drugie, ja nie mówię, że tym ludziom służą ludzie uczciwi. Mówię, że ludziom służą pozornie uczciwi, udający uczciwych. A po trzecie, absolutnie się z panem nie zgodzę, że takich cegieł jest wiele. Sprawa księdza Jerzego Popiełuszki to jest mega cegła. Mogę ją porównać do zamachu smoleńskiego w jakiejś mierze. To jest ten sam kaliber, tylko rozłożony w czasie. To jest ten sam kaliber. Nie jest tak, że to jest cegła jedna ze stu. Ale czy wszyscy uczciwi ludzie muszą wierzyć, że w Smoleńsku był zamach, a nie katastrofa? Czy wszyscy uczciwi ludzie muszą uwierzyć, że Kukliński nie był dany nam przez CIA? Znaczy, wie pan, każdy wierzy w to, co chce. No. Ja wierzę, że Kukliński był bohaterem, a nie... prokuraturę w Puławach. Przez kilkanaście lat toczyła się sprawa fałszywości poświadczeń kombatanckich tej właśnie pani, która zaproponowała Komitetowi Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa przy wojennej obecności. Pytanie. To jest ten sam tego muru. To może o tych Puławach. Zaproponowała i... Ale może pytanie. Czy ma pan jednozdaniowe pytanie? No jak pan nie chce wiedzieć, to niech pan nie wie. To możemy porozmawiać po spotkaniu. Teraz bym prosił o pytania. Proszę. W moim przekonaniu trzeba odsunąć od władzy środowisko wojskowe służb informacyjnych i przywrócić władzę tym ludziom, dla których Polska to nie jest nienormalność. Jestem głęboko przekonany, że jeżeli tacy ludzie jak Bronisław Komorowski i jego środowisko zostaną odsunięci, to takie sprawy jak sprawa śmierci księdza Jerzego Popiełuszki mają szansę zostać wyjaśnione, a takie spotkania jak to dzisiejsze będzie mogło brać dużo większa grupa ludzi, bo też będą nowe fakty, tak, które całkowicie pokażą w nowych okolicznościach, w nowym wydaniu najnowszą historię Polski. Bardzo proszę. Już będziemy powolutku... Jak mógł uzasadnić taką opinię? Bronisław Komorowski jest bardzo niebezpiecznym człowiekiem. W moim głębokim przekonaniu sam Bronisław Komorowski sam z siebie nie jest niebezpieczny, bo państwo widzicie, jak on się zachowuje, co mówi i generalnie, tak, że to jest człowiek, który, no, nie chcę tutaj obrażać prezydenta, żeby nie podpaść pod następny paragraf, ale sprawia wrażenie takiego nieszkodliwego misia, który popełnia błędy, gafy, ale tak naprawdę jest swojskim takim chłopem. Natomiast ludzie, którzy są za nim, jego zaplecze, jest moim zdaniem bardzo niebezpieczne. Pokazała to choćby działalność Fundacji Pro Civili, dla której Bronisław Komorowski zachowywał się tak, jakby prowadził działania osłonowe, kiedy był ministrem obrony narodowej i wiele, wiele innych sytuacji. Więc sam Bronisław Komorowski zapewne niewiele by mógł, ale sam Bronisław Komorowski nie jest. Jest tak naprawdę wysunięty w moim głębokim przekonaniu do przodu, krok do przodu przez bardzo niebezpieczne środowisko, które niszczy Polskę. Środowisko służb tajnych z PRL, głównie wojskowych. Jedne, tak się przysłuchiwałem i o jednej rzeczy Wojciech Sumiński nie powiedział, mianowicie, że jest spółdzielcą. Powiedział? Nie. Że jest, nie powiedział, tak? Bo ciągle o tym zapomina. Jest spółdzielcą spółdzielczych mediów wnet, a spółdzielcze media wnet wydają gazetę. I ta gazeta nazywa się Kurier Wnet i ona jest... To jest to dobra gazeta, tak? Dobra gazeta i ma jeszcze
dużo w niej jest dobrych artykułów, między innymi fragment książki, ale Państwo będą mieli całą książkę, więc fragmentu książki Lobotomia 3.0 nie trzeba będzie czytać w tym kurierze. I ten kurier jest też odpowiedzią na pytanie takie padło, co należy zrobić, tak? Znaczy my mamy bardzo wiele rzeczy do zrobienia, bo rzeczywiście to są bardzo ważne cegły, ale też bardzo wiele, no właściwie krwioobiegi rozmaite w Polsce są zepsute, tak? I czy gospodarcze, czy finansowe, czy medialne, tak? I ten Kurier Wnet i ta spółdzielnia, którą współtworzymy, jest próbą takiej odpowiedzi, znaczy jak mamy tworzyć i odbudować niezależne media. I ten Kurier Wnet Państwu teraz tutaj pokazuję, bo wczoraj z dziennikarzami w Lublinie zastanawialiśmy się nad tym, czy można by było zrobić Kurier Wnet Lublin. I myślę, że jest taka możliwość, tak, że po pierwsze dlatego, że są dziennikarze w Lublinie, a po drugie dlatego, że jest bardzo mało miejsc pracy dla dziennikarzy w Lublinie i w ogóle gazety lubelskie są gazetami nie najlepszymi, tak, żeby ich nie... I jeszcze jest głód prawdy. I jeszcze jest głód prawdy, tak, bo najważniejsze, właśnie najważniejsze, tak jak w książce, tak jak w gazecie, jest najważniejsze jest to, że próbujemy opisać prawdziwe mechanizmy i też pokazać pewną dumę dziennikarską, tak? Bo duma dziennikarska to jest niezależność. Niezależność od świata, bardzo ważna, od świata finansów, to jest jedna. I druga, niezależność od świata polityki. To jest trudna droga. Niezależność to nie znaczy, że człowiek nie wie, co chce, nie wie, nie odpowiada, nie definiuje, nie wyrasta ze świata wartości, ale jednak niezależność, tak? Dziennikarz musi być niezależny. I Wojtek pokazuje, jego los pokazuje właśnie etos niezależnego dziennikarstwa i my też w tych spółdzielczych mediach Wnet, czy w Radiu Wnet, czy w innych miejscach staramy się to robić. Tak chciałem po prostu Państwu o tych mediach opowiedzieć. Wprawdzie pierwsza strona tej gazety jest nie zdezaktualizowała się 11 listopada, dlatego że wierzyliśmy, że profesor Andrzej Nowak będzie jednoczącym wszystkie wysiłki nas, prawej strony sceny politycznej, ludzi, którzy chcą, żeby Polska była dumna ze swojego prezydenta, że to on to zrobi. Prezes Jarosław Kaczyński wskazał na Andrzeja Dudę. Profesor Andrzej Nowak w wywiadzie dla radia, byliśmy w Krakowie kilka dni temu, powiedział, że z całym wysiłkiem i całe staranie swoje włoży w to, żeby jak tylko Andrzej Duda będzie chciał pomocy Andrzeja Nowaka, to może na nią liczyć. Jest to takie... To w ogóle Andrzej Nowak jest niepowtarzalnym człowiekiem, tak? Wszyscy jesteśmy niepowtarzalni, ale on jest taki, wyrasta ponad nas. Więc tak jest. Ale mimo tego, że ta strona jest pierwsza, nieaktualna, to... inaczej mówię, ona nie jest nieaktualna, ona jest na zawsze aktualna. Tak, bo jak nie teraz, to za 5 lat. Przepraszam, Wojtek. Nie. Bardzo ważne rzeczy. Przede wszystkim zachęcam do obserwacji tego, że ten Kurier Wnet Lublin powstaje, bo żeby on powstał, to musi stworzyć się środowisko wokół takiego kuriera i musi być wola, żeby go stworzyć. Jak będzie wola, to jest też, to gotowy jest layout, a takie kuriery powstały już na Śląsku. I teraz powstaje w Wielkopolsce, za chwilę na Podkarpaciu. Mam nadzieję, że czwarty będzie Lublin. I wtedy kamery mamy. A jeśli chodzi o telewizję, to nie jest ten sam rodzaj przyjemności spotkania. To znaczy to, że że nie jesteśmy w telewizji, to nam bardzo dużo daje. Myślę, że Wojtkowi, nam, dziennikarzom, którzy jeżdżą i dzięki temu po prostu naprawdę odpowiadam na pytanie, czy znasz Polskę, odpowiadasz. Tak znam, tak? Bo znam ludzi, bo znamy, wiemy kto, co, gdzie, dlaczego. To jest wielka siła. Ja bym może jeszcze dodał, bo nie wspomnieliśmy jeszcze jednej osobie. Pani Annie, chciałem najserdeczniej podziękować za tą niesamowitą konferencję, wspaniałą i za to spotkanie. Wojtkowi Sumińskiemu bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. I bardzo, bardzo,
i bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za to, że Państwo przybyli i poświęcili ten wieczór dla Wojtka Sumińskiego i dla jego opowieści. Bardzo dziękujemy.